Funduszu Sprawiedliwości, w sprawie umorzenia składek ZUS-owskich, w sprawie fundacji. Wie pan, zaskoczył mnie pan tym. Zaskoczył mnie pan. Te same pisma chcieliśmy pokazać także Lechowi Kołakowskiemu i zapytać, czy, a jeśli tak, to dlaczego zlecał pracę na rzecz swojego biura osobom, które nie były w nim zatrudnione i dlaczego w ogóle jego biuro znajduje się w tym samym lokalu, co fundacja i spółka. Proszę pana, ja pilnie jadę do okręgu na spotkanie. Przepraszam, prowadzę spotkanie rolnicze. Nie mogę teraz. Podnieś jadę, proszę. Kilkukrotnie próbowaliśmy umówić się z nim na spotkanie. Ja mam ważne sprawy, naprawdę, zawodowe. Proszę się zająć ważniejszymi sprawami niż plotkami. Kołakowski, który jako wiceminister rolnictwa otwiera świetlicę wiejską w Wyszomierzu Wielkim i świętuje jubileusz OSP za Skrodzie, albo nas zwodził, albo zasłaniał się sprawami zawodowymi. To my rozmawialiśmy przez telefon jakiś czas temu. Nawet gdy przyjechaliśmy na festyn z udziałem wiceministra, Kołakowski robił wszystko, by nie odpowiedzieć na nasze pytania. To może później, jestem spóźniony w tej chwili. Zaraz, jeszcze muszę iść do koła. Czy kazał pan pisać to pismo do ZUS-u? Ja nie widzę bez okularów. Proszę. Nie widzę. Panie ministrze, jest takie nasłonie, nie widzę. Zapraszam do biura. Bardzo dziękuję za interesowanie.